Cześć. Z tej strony Maciej Sroczeński ze szkoły szachowej Szachmistrz z Kalisza. Witam cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Miło mi będzie, jeżeli zrecenzujesz moją działalność szachową na moim Facebooku. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten radosny sobotni poranek. Moi drodzy, Monika Soćko, bohaterką Polski, bohaterką całej szachowej Polski, można powiedzieć, po wczorajszym meczu. Reprezentacja Polski dzięki właśnie Monice Soćko awansowała do półfinału. Olimpiady szachowej online. Także niezwykły, niezwykły sukces, a po prostu ta partia przejdzie, wydaje mi się, że do historii. No tyle szczęścia, co tam, co tam Monika Soćko miała, to myślę, że można obdarować wiele, wiele turniejów. Szachiści w ostatnim czasie nas bardzo rozpieszczają. Była dogrywka w Mistrzostwach Polski Mężczyzn, w Armageddon był. Była również dogrywka w Mistrzostwach Polski Kobiet. Teraz mamy dogrywkę w ćwierćfinale Szachowej Olimpiady. Graliśmy z Azerbejdżanem. No i też trzeba było tutaj um, aż Armagedonu, żeby, żeby tutaj. Je... Po prostu stwierdzić, która z tych drużyn była lepsza. Nie wiem, na jakiej tutaj zasadzie to FIDE podejmowało decyzję, ale wydaje mi się, że ten przepis jest do zmiany, żeby po prostu taka jedna partia decydowała o, o awansie. To naprawdę, to naprawdę jest kuriozum. No i tak jak to bywa właśnie w tych Armagedonach, to troszeczkę jak w takich karnych, to jest jednak mimo wszystko loteria. Monika Soczko, 2428, tutaj ranking z szachów klasycznych, mama. Jadza Gunaj, 2443. Także rankingi podobne w szachach szybkich i w blitzu ten rankingi e, obie z mają niższe. E, troszeczkę na korzyść Moniki Soćko. Tutaj nie, nie jednak nie, rank nie rankingi grają, tylko umiejętności i tak naprawdę odporność psychiczna, e, ponieważ Monika Soćko w tej partii miała 5 minut, e, przeciwniczka miała 4 minuty, ale jak to awarma Magedonie bywa, trzeba było tą partię wygrać. Także zobaczcie to do, do samego końca po prostu. No niezwykłe, niezwykłe emocje. E, tutaj Tutaj w studio pojawił się również mąż Moniki, Bartosz Soćko, trener reprezentacji Polski i też doradził jej pewną zmianę w, w debiucie, zaraz zobaczymy tę zmianę. D4, D5, C4, C6, obrona słowiańska, skoczek F3, skoczek F6 i poszedł wariant skoczek z B na D2. No powiem szczerze, nie gram tych wariantów i tak... Średnio mi się to tak na pierwszy rzut oka podoba, ale no, może trzeba tutaj się zagłębić troszeczkę bardziej w teorię. W każdym razie następuje posunięcie goniec na F5 i białe odpowiadają ruchem skoczek na H4. Albo teraz goniec się wróci gdzieś do domu, na D7 raczej by nie chciał, albo ulokuje się na G6, albo na polu E4. Tutaj zawodniczka z przygotowana gra posunięcie goniec E4, i tutaj nastąpiła zmiana. Monika Soćko. Zrobiła małe ulepszenie tego systemu wraz właśnie z podpowiedzią Bartosza i z tego co Bartosz mówił na E3 na E6, zawodniczka miała wyczekać, aż um, po prostu będzie opcja taka, że, że, będzie, że będzie po prostu możliwość, że goniec będzie chciał wrócić na pole H7 i w tym momencie trzeba, trzeba było zbić tego gońca. I tak też właśnie porszło w party, także goniec E2, H6, czyli Azerka gra z myślą taką, że wycofa gońca na pole H7 no i w tym momencie następuje zbicie. Gdyby na przykład Monika zagrała roszadę, no to ten goniec H7 taki przyczajony tygrys, ukryty smok można o nim powiedzieć, on tutaj naprawdę jest taką kąśliwą figurą Także prędzej czy później trzeba by było raczej ją wymienić Może jakiś Hetman D3 i Goniec D3 Także jak już wymieniasz to zdecydowanie lepiej wymieniać za skoczka A nie za gońca w tej pozycji Także nastąpiło skoczek E4 i jest DB E4. Tutaj, oczywiście, musimy pamiętać, że problem teraz jest ze skoczkiem. Grocia, chociażby grozi teraz posunięcie G5 ze złapaniem tej figury. Także tutaj trzeba tak nietypowo zrobić: okienko nie dla króla, nie dla gońca, tylko właśnie dla skoczka. Także jest okienko. Czarne grają Hetman A5 Szach, taki, taki troszeczkę łamany Cambridge Springs w gambicie hetmańskim. Następuje posunięcie goniec D2, i tu mi się wydaje, że ta wymiana dla białych jest bardzo, bardzo korzystna. Jeżeli spojrzymy sobie na pionki, które tutaj u czarnych są pionki, te główne pionki, czyli te trzy są ustawione na białych polach, czyli teoretycznie powinien być lepszy czarnopolowy goniec. Z kolei u białych ten goniec jest tutaj przy, przymknięty, przykryty, także no raczej białe nie żal rozstać się z tą figurą. Nastąpiło posunięcie goniec B4. Białe wymuszają wymianę, po A3 następuje zbicie, zbicie, i tutaj z pewnością Monika Soczka byłaby bardzo zadowolona, gdyby to przeszło do końcówki, ponieważ końcówka jest zdecydowanie lepsza, struktura pionowa jest bardzo dobra. Goniec uzupełnia tutaj wszystko na, na białych polach, i przede wszystkim struktura pionowa jest taka, że czarne mają tutaj tę słabość pionkową na, na E4, no i białe mają też przewagę przestrzeni. Także na pewno tutaj Azerka nie mogła na to Pójść, nastąpiło posunięcie Hetman C7. Oczywiście nie wracamy tym Hetmanem do domu, tylko lądujemy na jakimś przynajmniej takim w miarę rozsądnym polu. Roszada, Roszada, wieża A na C1. Tutaj cały czas Monika Soćko miała przewagę czasową około minuty, także ten debiut można powiedzieć na jej korzyść. I to był bardzo ważny moment partii, ponieważ na posunięcie A5 wydaje mi się, że bardzo dobrą odpowiedzią było z tego względu, że goniec się jeszcze bardziej otwiera i przede wszystkim tutaj troszeczkę ten ogranicza jednak mobilność przeciwnika, i też jakby to powiedzieć, no są tutaj, no pewne problemy u czarnych, chociażby z pionkiem B7. Gdyby czarny chciały grać coś w tym stylu, no to muszą się liczyć z tym, że mają wieczną słabość na C6, chociaż białe mają słabość na B2. E, także w tej pozycji e, na posunięcie A5 nastąpiło odważne, e, odważny ruch F4, e, wieża D8 i tu ponownie trzeba było grać posunięcie C5, chociażby po to, żeby uniemożliwić posunięcie C5 czarnym. E, gdybyśmy teraz zagrali właśnie e, posunięcie C5, to na skoczka z BD na D7, tylko oczywiście tutaj nie należy schodzić na przykład wieżą z linii C, ponieważ jest to taka mała sztuczka, czyli posunięcie skoczek C5 i wykorzystanie związania. Z pewnością tutaj Monika taki, taką prostą taktykę by widziała. Sama zresztą swoim ruchem tutaj pokazała, że to widziała. Schodzimy z problemowej linii, tutaj widzimy problemem jest wieża na linii D, także posunięcie Hetman C3. Jest no, troszkę gorsze. No, jest, jest gorsze. Nie? Nawet nie troszkę. Jest po prostu gorsze od posunięcia C5. No, i jak jeżeli białe nie skorzystały z ruchu C5, to czarne to robią. Także C5. Co prawda jest słabość na B5, ale tutaj skoczek się nie może na tej słabości ulokować. Białe odważnie F5. Pamiętajmy, że Monika soczko musi tą partię wygrać. C bije na D4, E bije na D4, i po skoczku C6 ta pozycja już troszeczkę się pogorszyła. Można powiedzieć, czas już też nie był aż tak dobry. Też była. A jeszcze mała przewaga czasowa ze strony Moniki Soćko i nastąpiło FB na E6, można było też odbić F na E6, ale H czarne chyba nie były zadowolone z tych trzech grup jonowych. pierwsza grupa, druga grupa, trzecia grupa i zagrały takie dobre posunięcie tutaj trzeba przyznać zawodniczce z Azerbejdżanu że zagrała bardzo dobrze, skoczek D4 następuje oczywiście tutaj wtrącanie na F7 Hetman bije na F7 no i nie za bardzo jest co zrobić z tym gońcem tutaj jest przyblokowany no goniec D1 raczej takiego ruchu nie chcemy grać w tej pozycji także wieża scena a 1 z nadzieją na to, że czarne tą sytuację uproszczą, e, oczywiście uproszczenie tej sytuacji może być ale tutaj no czarne na co liczą czarne liczą z kolei na to, żeby zbić na C4 jeżeli teraz wieża idzie na C8 no to widać wyraźnego strzała na C4, grozi chociażby skoczek na E2 wieża E2 i zbicie na, na polu C4 Monika Soćko gra skoczek F5 I tutaj też były różne możliwości Można było zagrać na przykład skoczek E2 Wieża E2, Hetman C4 Ale z kolei tutaj już w studio zarówno Zbigniew Pakleza Jak i jak i Bartosz Soćko dostrzegli taką fajną możliwość Skoczek na H6 też było bardzo, bardzo dobrym posunięciem Jeżeli na przykład nastąpi król H7 No to gramy dalej, bawimy się Jeżeli w tej pozycji nastąpiłoby po skoczku H6 Gb na H6 no, to pozycja po Hetman F6 no jest taka dosyć, można powiedzieć, ryzykowna. Kto kogo tutaj pierwszy? No, wieczniaka białe mają, tak? Tylko czy wieczniak to? No, to zdecydowanie za mało w tej pozycji. Można zagrać tak, można zagrać tak, i tu brakuje tempa. Jednak wieczniaczka mamy po H6 i po G6, ale po wieży F7, no niestety, to czarne są szybsze w tej pozycji, bo jest wieża na D1. Także tutaj trzeba by było: no. Przemyśleć tą sprawę, czy, czy, czy w ogóle ten skoczek H6 był akurat w tej konkretnej pozycji możliwy. Zawodniczka ze Zyberdżanu jednak zbiła na F5, wieża zbiła na F5 i Hetman na D7 i podstawka. I tutaj też już komentatorzy w studio zacierali rączki, no przecież jest pionek do zbicia, trzeba go brać, trzeba go zbrać i tutaj Monika Soćko pomyliła się w tej sytuacji, ponieważ zarówno może to zbić Hetman, jak i może zbić to wieża, ale trzeba zagrać tak, żeby przeciwnikowi nie dawać aktywności. Jeżeli zagramy tak jak w partii Hetman A5, no to niestety Hetman D4 i tak naprawdę nic z tego pionka, bo tracimy pionka na B2, no i przede wszystkim tracimy aktywność. Monika Soćko miałaby spokojną grę i raczej taką pewną realizację przewagi, gdyby zagrała wieża A5, zostawała w tej pozycji po prostu z pionkiem więcej. Także poszło słabe Hetman A5 i zrobiło się już bardzo nerwowo. Czas się wyrównał. Hetman D4 szach, król H1 spad pionek. I dosyć kiepsko to wygląda. Z uwagi na to, że król jest w dużym niebezpieczeństwie, czarne król jest ok. No i przede wszystkim tutaj już widać jakieś takie widma porażki po drugiej linii. Jest to bardzo nieprzyjemne ustawienie Hetmana i za chwilę możliwe wieże. Nastąpiło Hetman B4. Oczywiście takie posunięcie jest bardzo, bardzo słabe, no bo prostujemy pionki. Po co przeciwnikowi pomagać? Jest wieża D2 i czarne działają podwójce. Hetman B2, wieża B2, goniec na F1, niepotrzebnie, bo dało czas na wieża D8. I teraz wieża B5 jest za późno, bo jest wieża zdenona na D2. Także po zbiciu, po zbiciu czarne są naprawdę w komfortowej sytuacji. Pamiętajmy, że czarnym wystarcza remis. I w tej pozycji już czarne miały troszeczkę lepszy czas i komfortową pozycję, bo, no bo po prostu stoją lepiej w, w tym układzie. Monika Soćko walczy do końca. Wieża C1, król wychodzi. C5, E3 było słabą opcją. Lepszą opcją było zagranie posunięcia król e6, i po tym, po tym pionki się wymienią, ale tak naprawdę no, pionek a3 jest wolniakiem, Ale tutaj za chwilę wieża stanie za jego plecami i nie stanowi żadnego zagrożenia. Także poszło posunięcie e3, i Monika Sośka tutaj zgarnęła tego pionka, ale straciła pionka C. Także zbicie, zbicie. Goniec E2 i teraz już naprawdę zostało około 30 sekund w tej pozycji, pamiętajmy, że tutaj zawodnicy grały bez dodawanego czasu, król G2 wychodzi, skoczek E5, H3, król E6, G4, król D6, król F2, skoczek z atakiem, wieża odeszła. I po tym posunięciu, oczywiście nie wymieniamy wiesz, tylko atakujemy pionka. Naprawdę tutaj się już zrobiło bardzo, bardzo nerwowo, słaby czas. No i tutaj Bartosz Soćko wręcz krzyknął w tej pozycji, że Monika tylko nie na białych polach, tak? Jeżeli goniec jest białopolowy, no to nie ustawiamy w końcówkach pionków na białych polach, bo no, są w jakiś sposób ograniczone, a skoczek i tak, tak tutaj będzie mógł te pionki atakować. No i patrzcie, jak, co było dalej. B6. H4, tutaj Monika się poprawiła, jakieś takie telepatia, można powiedzieć, studyjna, czarne grają teraz w tym momencie związanie, wieża na C2 i teraz zobaczcie, na, jak, jakie szczęście po prostu dopisało Monice Soćko, wieża B4 i teraz jak zrobić proste widełki? No żaden problem, tak, ale jeżeli masz tak mało czasu, to nawet nie widzisz takich prostych motywów, także skoczek na D3, Król na E3 i skoczek B4, i Azejberdżan w półfinale. Co gra zawodniczka z No nie widzi tak prostego motywu. Komentatorzy odetchnęli w studio, bo jeszcze jest, jeszcze jest nadzieja. Zagrane zostało wieża A2, przegapione skoczek D3. Król E3, G5. Zawodniczka z Berdżanu, gra naprawdę to bardzo dobrze, ponieważ tutaj już zauważyła, że skoczek się może wymontować na placówkę na F4. HG, HG. Goniec na D1, i właśnie ten skoczek ląduje tam, gdzie zawodniczka z Azerbejdżanu chce, wieża C4, król D6, król próbuje się tutaj aktywizować, goniec E4, wieża A3, szach, król F2, król E5, także no też król bardzo aktywnie stanął, goniec na F3, no i tutaj raczej już zawodnicy, arcymistrzowie w studio, no raczej no widzieli, że tej, tej pozycji Monika Soćko nie wygra, skoczek D3, król E2, skoczek C5 i po tym posunięciu leci pionek i teraz powiedzcie mi, czy to jest możliwe, Gorsza pozycja, bez piąka, mniejsza aktywność, jeszcze gorszy czas i trzeba tą pozycję wygrać. Czy jest taka możliwość, żeby to się udało? Okazało się, że tak, po prostu no. Myślę, że Monika Soćko może, musi zagrać w Totolotka i trener reprezentacji Polski, czyli Bartosz Soczko również. Po prostu no mega, mega szczęście. O tej pozycji będzie się po prostu pisać w książkach. Wieża B5. Król na F6 i teraz y, mam takie wrażenie, tak jakby obie strony pracowały teraz, żeby zamatować czarnego króla. No wystarczyłoby, żeby ten król sobie poszedł nawet na pole E6. I tutaj Monika Soćko mając około 5 sekund, no w życiu by tej pozycji nie zamatowała. Zresztą nie można zrobić również nieprawidłowego posunięcia. Także po posunięciu wieża F5, zobaczcie jak to się kończy. Król G6, y, goniec E4. Myślę, że nawet gdyby zdobyła Monika Soćko y, wieżę, Grając wieża F3 i wieża A3, to na tych kilku sekundach nie zdążyłaby zamatować. Na co, na co co grają czarne? Król H6 i ostatnia, ostatnia rzecz. Tak jak taki ostatni strzał w ostatniej minucie w stronę bramki, a nóż wpadnie tam z pola, z pola karnego, z za pola karnego, wieża F7. Prosta groźba, mata. No i zawodniczka pod presją czasu, pod presją emocji, pewnie tutaj zauważyła, że, że grozi mat ale nie zauważyła odpowiedzi, którą mogła zagrać, żeby ten mat ją po prostu uratował. Gdyby zagrała posunięcie, skoczek C3, no to jest uratowana. Król D3, bicie, bicie i Azai Bergen w półfinale. Co zagrała zawodniczka? Wieża A2 i tutaj komentatorzy w studiu po prostu podskoczyli na krzesłach. Jest, jest, jest. Także to był nieuchronny mat, ponieważ po królu E3, wieża A3, po królu D4 nie ma już dobrego szacha. No tutaj myślę, że nawet jakby zawodniczka na, tym, na tej platformie zagrała wieża D3, to Monika Soćka mimo wszystko zdążyłaby zrobić jedno sekundowe zejście goniec D3 i w kolejnym ruchu zamatować. Zawodniczka ze Zjberdziano zagrała jednak posunięcie skoczek C3. I wieża H7, Polska, Polska, Polska w półfinale. Naprawdę niezwykłe emocje, niezwykła partia. No po prostu czasami mieć, trzeba mieć szczęście w życiu, trzeba mieć szczęście w sporcie. Także w tym przypadku Monica Soćko dopisało Także serdecznie gratulujemy, serdecznie gratulujemy pozostałym reprezentantom Polski. I trzymamy kciuki za mecz półfinałowy, który zagramy z reprezentacją Indii. Także no może, może przy takim do, dozie szczęścia uda się tę Indię te Indie też ograć. A później już tylko e, ze zwycięzcą... E, półfinału Rosja ze Stanami Zjednoczonymi. Także moi drodzy, jeżeli Wam się podobało, to subskrybujcie kanał, lajkujcie Monikę, no i udostępniajcie, komentujcie i życzę wszystkim powodzenia, drodzy, do Szachowego Mistrzostwa. Miejcie takie szczęście w Szachach jak Monika.